Ty znalazłeś mieszkanie, ja znalazłam do niego piękne meble. Moje koleżanki nie znalazły jeszcze mieszkania. Koledzy znaleźli już dawno. Kobieta niosła na ręku dziecko, mężczyzna niósł bagaże. Darek i Piotrek nieśli książki, a Ludmiła i Iwona niosły doniczki. Widziałem cię, jak wiozłaś dziecko do przedszkola. A ja ciebie, jak wiozłeś ze sklepu drzewa i krzewy na działkę. Ja wiozłem super nowy grill, a drzewa wiózł mój brat. Czy wieźliście kiedyś stół na dachu samochodu? Dlaczego nie wiozłyście dzieci w fotelikach? Przywieźliśmy już do nowego mieszkania regał. Musimy przywieźć jeszcze książki. Nie trzeba, my już je przywiozłyśmy. Ktoś wyniósł na śmietnik piękne, zabytkowe biurko. Zdążyliśmy je zabrać, zanim samochód wywiózł je na wysypisko. Winda nie działa i przez pół dnia wnosiliśmy meble na piąte piętro. Jak mamy przewieźć? Tę ogromną szafę ze starego mieszkania do nowego. Nie możemy wwieźć do Polski tej starej ikony po babci, bo jest zabytkiem. Mecz zakończył się remisem jeden do 1. Wynajmuję pokój trzyosobowy, ale mieszkam tylko z jedną koleżanką. Mamy na razie jedno dziecko. Proszę cię tylko o jedno przeprowadźmy się za miasto. W tej grupie nie ma ani jednej dziewczyny. Jedni studenci wyjechali na wakacje, drudzy zostali. Nie widzę ani jednych, ani drugich. Kto obsługuje tamten stolik pod oknem? Nowy kelner obsługuje bardzo wymagających klientów codziennie podajesz obiad z dwóch dań. Ci kelnerzy ukończyli kurs i bardzo profesjonalnie serwują wino. W porze obiadowej serwujemy dwie zupy do wyboru. Zamawiam pizzę, zamówić coś dla ciebie? Czy pani zamawiała pierogi na wynos? Jak przyrządzasz ten sos z zielonego pieprzu? Tę sałatkę przyrządzam z wędzonej ryby, orzechów i świeżych ziół. Potrzebujesz dwóch rodzajów mięsa, żeby przyrządzić tę pastę. Iwona przyrządza wegetariańskie przekąski z jaj, grzybów i warzyw. Na kolację przygotuje coś smacznego. Dominika przygotowuje zapiekankę z ziemniaków i jagnięciny.